Witam. Ta-dam, nagrywamy. Członkowie Wałbrzyskiego Klubu Morsów przez cały rok co tydzień spotykają się na akwenach regionu, żeby zanurzyć się w lodowatej wodzie. Gosia, rzuć mi te rękawiczki, te moje neoprenowe. Co? Jak spadnie telefon? Ja tu mam telefon. Nauka wychodzenia z przyrębu. Tak, te neoprenowe, no. Nie ma to jak w locie. To ma rękawice znalazł. Hej, cześć. Dobra jest. Dobra po polska. Część publiczności zamienia się. U mnie tam, gdzie mieszkam, na Podkarpaciu, w Jarosławiu. Jarosławiu na Podkarpaciu. To zrobiliśmy teraz na orkiestrze w niedzielę morsowanie na rynku. Widzieliśmy baseny te strażackie. Trochę to w środku wyglądało, bo jak karty w sumie w tych basenach, bo to są płytkie, nie? Tak. Ale wiesz, show był, nie? Fajnie. Pojechali na jakąś życie, czy jak nie będą wracali, czy sobie nie podjadą tam gdzieś na przyczekę, nie? No my wiecie, znając wariatę, to... Pewnie tak.
Trzeba się samemu przekonać, nie? Do lokacji. Oczywiście, zapraszamy! Ale nie jest zimno! No Jezu, jakie... Będą się kierować. O, tu ja idę, bo tu jest gość z fotografią. Coś wspaniałego, nie? Więcej nie mogę żyć bez tego. Najbardziej podziwiam dzieci. To jest odwaga. Ja bym się nie wiem, jak nie zauważył. Chyba, że ojciec by to robił. Nie no, cudownie jest. Ja myślałam, że będzie już tak... Nie, no właśnie, jak jest lutę, ja mówię, że jest 10 lat. Nie, przecież kurde, wcale nie jest źle. Się części ciała za mną zaniosła. Dobra reakcja. Chyba czas. I tam ulotą, wiemy. Trzymaj się, obyć! Ej, ja się szłam za sobą! No ale jak ty jesteś zamurzona? Ja nie! Igał, ile? 5,40. Dobra, chodźcie teraz. No to ja nawet jakby chciał dziewczynę zahaczyć, to nie da rady. Nie masz szans. Gdzieś tam blisko by stanęło? Nie masz szans. Dlaczego? Nie drgnął. Zobaczcie, jak się fajnie ten lód robi, jakie ma takie kropeczki fajne od spodu. Bąbelki. Takie pory, nie? Bąbelki wychodzą do góry, bo on gazuje. Coś wspaniałego. Chodźcie, chłopaki. Będzie czerwony. Idziemy do pody. Ty też powróci na swoje miejsce. A my też możemy? Chodźcie wszyscy, wbieramy się, będzie cieplej. Malutki. Malutki. O Jezu, no. Już nie musisz zdradzać naszych tajemnic. Wszystko to najlepszego. A, dziękuję. Teraz jest pod. 6,30. Idziemy? Ile? Musisz się rozebrać. Przepraszam, że tak się niekulturalnie chrzaniłem. Dobrze, ale no tak, właśnie rozejdźcie się. To ta kufa się rozeszła. Gdzie się rozeszła? No nie widzę nikogo. Michał, właśnie o tej kufie mówiliśmy. Wcale tak, nie jest cieple. Nie masz rękawiczki? Nie, ściągnąłem, bo brałem telefon. Dałabym ci moje. Jaki czas? Jest 7? 7! Dobra, wychodzę. No, weź sobie. Bo ty wchodziłeś później. Co tam kolega chce powiedzieć, bo film będzie udostępniony? Bo bardzo przyjemnie, w końcu lód. Ciekawie. No. No to tak jak powinno być, nie? Skoro, że nie ma minusowych temperatur, no ale... Fajnie jak z przeręba będzie można wchodzić, nie? Z przeręba, no. To wtedy jest emocja. Wczoraj był grubszy lód niż dzisiaj. A wczoraj też by byliście? Nie, ja nie, ale chłopaki byli co dzisiaj na jakąś wycieczkę pojechali. O, jak moc! Taka foczka! Patrzcie, fotkę mamy, mamy pierwszą fotkę. Nie, jest drugi lód. To jest dobre na sutki właśnie. Jezus Maria, nie, to ja mam. Przykleisz się tam! Zostaniesz na nie. Zostaniesz! Nie przykleja się? Jeszcze nie! Nie! No właśnie, ale to człowiek się uczy na błędach. A co się stało? Rękawiczki zamoczył. No, już się zimnie robi. Już się zimnie robi. Ania, zobacz, która godzina? Ja nawet nie wiem, ile będzie. Nie wiem, za 8 minut, 9 jesteśmy. Lepiej sobie patrzeć. Co? Lepiej sobie patrzeć. A ja tam w nosie mam ten czas. Jak czuję zimno, to wtedy tam. Ja nie, żeby się wyścigać. Małą... Dorcia, podasz mi tą małą pierdółkę, bo zaraz się zanurzę i będę wychodził. Mokry strona, chcesz biegać? Już się trzęsiesz? Wszystkim mi nie pozwalają.
O, dzięki. Ale miałam dobre chęci. Tak, tak, dzięki, dzięki. Pójdziemy pura, wyskoczymy z góry, ściągniemy stringi w las. Kura, bura i komura. A ja włączyłem aparat, ładowałem baterię i siadłem mi na mrok. Nikomu nie powiem. No nie po miejscu. Zdjęcia mam nadzieję, że zrobicie. No, stringo, ale ja zrobię. No, tylko dla siebie. Dobra. Ja dziękuję. Dobra, ja w sumie powinienem wychodzić. No to już chyba z zimy nie jestem. Ja wolałbym mieć krótsze. Dobra. Problem, to jest tak. Przepraszam, bo ja... A ja... Czego nie słyszę? 50. No. Dobra, machajcie teraz. Wszyscy machają. Dobra, bardzo ładne zdjęcie. Dokcja, też machasz? Dobra. Okej. Uwaga na te sprzęty. Dobra, bo ja muszę wziąć. A, tam to leci. Dobra. Może jakieś zbliżenie? Byłeś podzieszliwość? Byłem. Nie, to jest moje dopiero szóste wejście, więc... Ale nie biegałeś chyba, nie? Biegałem. Dwa kółeczka sobie zrobiłem. Kilka pompek. Witam, witam, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. To jest audycja Toria Hossu. Ja co tydzień w piątek po północy audycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych w pięciu polskich radiach, tak, w pięciu polskich radiach internetowych, w radiach następujących, w Radiu Paranormalium, Nocnym Radiu, Radiu Dreamtime, Radiu Wolne Wilno oraz LCP Radium. Ale wszyscy zajęci ubieraniem. Nie zauważ.